Siemanko, tu Bobby Kufel i nagrywamy sobie naszą wyzwanie grudniowe. Tak, to jest czwarte podejście do szesnastki z dwoma gwiazdkami. Ciężko. A, jest zmiana otoczenia i w ogóle zmiana wyglądu, bo mam inne monitory tutaj w domu, bo mi się nie chciało zabierać monitorów ze sobą pociągiem. Anduin! Musi tak być. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Będę walczyć z honorem. Okej. Znowu nam doszły głupie karty. Dobra, tak zostawmy. O, super. Ktoś jest ranny? Ekranopowiedz. Szczęśliwej zimowej uczty, czempionie! Szczęśliwej zimowej uczty! No. Dzisiaj bez emocji będzie. Gra bez emocji. Taki stonowany bo. Mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle. Bo mówię cicho, ściszę sobie kamerkę. Zobaczymy. Daj się tu kurwa! Zura ogląda. Pozdrowienia dla Zury. Napisz w komentarzu, że obejrzałeś ten odcinek. No, ruchy ziomek. Wiedziałem, że to rzucisz, no. To było do przewidzenia. Niestety musiał rzucić konserwację, co mi niezbyt pasuje, i czepnąć go w ryj, co mi też niezbyt pasuje, ale nie mamy wyboru, bo mnie się stakował i więcej dostanie od babę i jakby tym mikrofonem wyjechać, to by się było słychać. Czekam na rozkaz. Gotowe. No i myślę, że jesteśmy w dość dobrym miejscu. Bo koleś nam tego raczej nie zczyści. Lubisz igrać z ogniem? No chyba, tak. Do walki. On nam go zniszczy. Chroni mnie światło. Fajnie, tak. Czekam na rozkaz. Broń w gotowości. Gotowe.
No, ziomek. Pozwól mi się zastanowić. Do walki! Jest. Wyszło całkiem spoko, dobrze się sobie niechali. Gotowe. O. No, to będzie fajnie. Będę miał drugiego. Raczej na pewno ma, ale gdzie? Parsiwie się czuję. To zróbmy tak. Rzucimy. Czekam na rozkaz. Gotowe. Najwyżej nam zniszczy jeszcze raz tego i wtedy rzucimy Ragnarossa. A jak nam jego nie zniszczy, to robimy mu 14 damage'a. Plus 3. No, może być ciekawy. Bez emocji. Bez emocji. Śniemy, a cały świat drży w posyłach. Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Za sprawiedliwość. O, gotowe. Mamy szansę. 11. Nie każdy kłoni ci, kto węgruje. Ktoś jest ranny? Czyli 6, 8. Easy. Ale mieliśmy full psa, ja nie wiem. Także widzimy się w kolejnym wyzwaniu. Czemu ja mówię tak cicho? Ja się wstydzę. Smutek. Pozdrawiam.